Was dzisiaj bardzo serdecznie na pierwszym vlogu openingu. Dzisiaj sobie pojedziemy do Szczecina po nową klawiaturę. Klawiaturę będę szukał tego typu, co właśnie się wyświetla na ekranie. Chcę znaleźć coś właśnie takiego typu. No, stwierdziłem, że muszę sobie nową klawiaturę zakupić, bo... No nie wiem, no bo po prostu chcę mieć nową klawiaturę jakoś lepszą, nie? Zawsze trzeba sobie jakiś nowy sprzęt zmienić, kiedy jest klasa, nie? To, co jest stara, to idzie dla dziadka. Ta moja nowa będzie dla mnie. Za miesiąc myślę, że sobie też myszkę zmienię, co z tego też oczywiście zrobię vlog opening, tak jak teraz. Dobra, to co? Ja się zaraz zbieram, jedziemy do Szczecina, widzimy się po drodze, trzymajcie się. Wariaty, lecimy do Szczecina. Chcę załatwić tą klawiaturę, ja teraz lecę list na pocztę wrzucić, pocztę do skrzynki pocztowej rzucić. Dziadek leci coś do picia kupić, czy coś takiego, nie wiem, coś tam sobie chce kupić, nie? Ogólnie, o, mój vlog, no pokażę od razu. To jest mój blok, ja tam mieszkam. Mam nadzieję, że list nie zasłania niczego. Dobra. Nagrałem z tego nowego telefonu, co ja mówiłem. Wydaje mi się, że jakoś jest w miarę dobra. Ale w sumie najnowszy telefon, to w sumie jakoś musi być dobra. Jak miesiąc temu wylas, nie? Mam nadzieję, że spotkam tą klawiaturę, co chcę. Może nie konkretnie tą samą, ale bynajmniej podobną. Zresztą z tego nie jestem pewien. No to zobaczymy potem, nie? Mam nadzieję, że coś się znajdzie, co akurat bym chciał, co mi się spodobało, bo chcę właśnie znaleźć tą klawiaturę, co wam pokazywałem na początku. Coś takiego typu. Mam nadzieję, że będzie jakiś taki czerwony, zielony kolorek, żeby... Nie chodzi tu o kolor klawiatury, żeby cię podświetlony to było, o tym chodzi, nie? No, mam nadzieję, że to akurat znajdziemy. O, no i co poza tym? Mam nadzieję, że też zdążę na streama o 18:00, bo dzisiaj bym definitywnie chciał naprawdę skończyć już Gothica i zacząć z Wiedźminem lecieć. Bo nie chcę mi się już drugi stream, jak chcę robić tam Gothica. Denerwuje mnie tak na tym. Patrz, tak spieprzył grę, że to jest masakra. Bez kitu mówię wam. Patrz, tak zjebał grę. Bo bez tego patcha, jak graliście, to mieliście tarczę normalnie, nie? Że tarcza utrzymywała. A z tym patchem macie tak, że tarcza... No jakby tarczy w ogóle nie było praktycznie, to daje tarcza. Czasami zatrzymuje, nie? Ale nie zawsze tak taki zatrzymuje. I to jest, no jak sobie policje wyglądają. To nie jest duża miejscowość, taka sobie. Dobra, teraz już jestem koło poczty. Wrzucę ten list. I widzimy się na przystanku autobusowym. Żeby was nie zanudzać też cały czas. No wlatuj tam. Dobra, mordeczki. Widzimy się na przystanku autobusowym. Dobra, to do zobaczenia potem. Jestem już na przystanku. Dziadek poszedł kupić bilet miesięczny, bo zawsze się upiera, że bilet trzeba mieć przy sobie. A czasami może się przyda, czasami nie. W ogóle tutaj w Kindze, nie kojarzycie tego sklepu, to jest taki... Dobra, powiedzmy taki market w Policach. Połowę marketu wykupili Chińczycy, jak widzicie. Wszystko to jest chińskie padziew. Byłem w tym sklepie, tam jest gówno całe. Pierdolę, to jest masakra, bez kiedy coraz gorzej się robi. No i co poza tym, 11:30. Muszę się na ten stream wyrobić, bez kitu, bo jak się nie wyrobię, będzie lipa. Nawet, że się spóźnię, chwilna lektura, czekajcie, którą mam dzisiaj. Teraz mamy 10:35, nie wiem, to się na spokojnie muszę wyrobić. Jakbym się mógł teraz nie wyrobić, od 10:35 do 18:00, to się easy. No i co poza tym, mam nadzieję, że dzisiaj mi przywiozą tą grę, nie? Bo jak mi nie przywiozie, to jest lipa. Już w niedzielę zamówiłem tą grę. Poniedziałek i wtorek, ja czekam już 2 dni na tą gierkę. I to jest straszne, że już tyle dni jej nie mam. Dobra, widzimy się, jak przyjedzie autobus. Jakie drony, kurwa.
VAG, szukamy teraz sobie tutaj klawiatury jakieś nowej, czy coś tego typu. Ogólnie chcę się porozmawiać, co tu mają, nie? Coś nowego, coś ciekawego. Mam nadzieję, że droga się podobała. Wiecie, nie musiałem trzymać ten telefon pół godziny. Rozumiecie to? Pół godziny musiałem trzymać telefon. Chuj, mam piskowe. Ej, klawiatury też są jakieś mają. Ale to jest masakra, pół godziny trzymać telefon. Kurwa. I pa, czekajcie, są z tej fajne klawiatury. Cześć, chwila. Wiecie, co jest najlepsze? Jest ta klawiatura, którą wam pokazywałem ten na ekranie. Czekajcie, zaraz wam ją zaprezentuję, chociaż jeszcze się rozwolą tutaj. Ale zobaczcie, to jest śmieszne. To są właśnie te klawiatury, aż się dziwię, że nie spotkałem. Dobra, wariaty, czekajcie, ja coś powybieram, popatrzę, poszukam i widzimy się za sekundkę. Mordeczki, sorry, że dopiero teraz zrobię takiego vloga w Galaxy, nie miałem czasu. Właśnie po dwóch sklepach, nic nie znalazłem, wróciłem do tego, co byłem na pierwszym. Znalazłem sobie tą klawiaturę, o co mi chodziło. Teraz do fryzjera. Widzimy się po wszystkim, tak wyglądam przed, zobaczymy, jak wygląda po. Normalne. To ja już po fryzjerze. Jak myślicie, chyba dobrze wygląda, nie? Dobra, klawiaturę zobaczycie na chacie. A tym razem ja spierdolam. Wydaje mi się, że ładny fryzjek jest. Zobaczycie zresztą też na streamku. Dobra, czekam na siatkę, bo być podobno gdzieś pod biedą. Gdzieś tutaj mam wyciągnąć. Na razie nigdzie nie widzę. Nie widzę, nie słyszę. Jak go zobaczę, to widzimy się na chacie. Robimy open klawiatury. Zaprezentuję wam, jak ona ładnie wygląda. Jak się ładnie prezentuje. Nie ma go nigdzie, kłamał mnie, że już jest, ale nie ma. To jest Logitech G213 Prodigy. Nie wiem, czy on coś wam to mówi nazwa. To jest taka klawiatura, jaką chciałem, bez kit. To jest moja wymarzona klawiatura. Czekajcie, tu jest jeszcze telefon się ujęło. Bez kitu, moja wymarzona klawiatura. Zawsze chciałem mieć taką klawiaturę. Jest piękna. Bez kitu nie spodziewałem się, że w Galaxy spotkam tą klawiaturę, co spotkałem. Tego się nie spodziewałem, ale jednak to spotkałem. Ta klawiatura jest bez kitu zajebista. Nie ma jednego słowa, jest zajebista klawiatura. Naprawdę wam powiem, że klawiatura jest wyjebana z butów. Dobra, czekam na dziadka, widzimy się na chacie przy openingu klawiaturki. Cześć. Siemanko wariaty, jestem już w domu, jak widzicie. To jest oto ta klawiatura Logitech G213 Prodigy. To jest ta właśnie klawiatura, którą bardzo chciałem mieć i w sumie którą właśnie mam. Teraz tak, zrobimy sobie unboxing. W ogóle kupiłem sobie tutaj też, będę tu jedną ręką otwierał ogólnie. Kupiłem sobie, nie wiem, czy to otworzy jedną ręką, czy nie będę potrzebował strat. A nie, dobra, widzę, że jednak pójdzie. Kupiłem sobie taki statyw pod telefon, możemy tak to nazwać. Pod koniec może pokażę. O, dobra, jest. Jest cudo najnowszej techniki. Kurwa, jak ta klawiatura, jak ona jest piękna, bez kitu. Zajebista jest ta klawiatura. Brak słów po prostu do klawiatury. Czekajcie, tak żebyście też coś widzieli. Sam muszę wygminić jakie... A, tutaj tak mogę. A, dobra, czy tutaj mogę tak zrobić normalnie. Sobie na luzie. Czekajcie, próbuję za coś ją wyciągnąć. Dobra, teraz tak, może to w takim razie wyjmę. Dobra, tak sobie ją wyciągnę. Dobra, długo na razie włożymy. Klawiaturka prezentuje się tak. Teraz zdejmę w folii resztę. No dobra, zobaczmy tak. Tutaj co mamy za papierki jakieś? Co to jest? Tutaj jest jak podłączyć, to jakaś instrukcja. Dobra, dobra, coś na razie nie obchodzi. To jest kabelek, który będziemy podłączali. I czy on jest... Jak on to jest w ogóle włożony? Czekajcie, jak ja mam go w ogóle wyjąć? Czekajcie, tak nie wiem na razie. Aha, tutaj jest to, tylko tak to jest tutaj. Kurwa, że... Kurde. O kurde, ja to jedną ręką mam zrobić, to za Chiny chyba. Kurde, ej, bez kitu. Ale zaciśnięte na hama jest. Ostatni egzemplarz w ogóle klawiatury był, nie? To jest... Ostatnia jaka była, udało mi się wziąć. Dobra, mordeczki, poczekajcie sekundę. Czekajcie, spróbuję to dwoma rękami zrobić. Och, oj, rozwaliłem. No i dobra, mówię, że trudno.
Tu w ogóle nie chcę wyjść. A, no dobra, no nie wiem, czy bym chciał wyjść, dobra. Już coś się rozwaliło. Nie wiem, czemu to wyjść nie chciało. Jeszcze tu na kabel to nie jest jakieś ważne. I z tym kabel. Dobra, gdzieś z tym kablem, dobra. Kabelek już mamy. Teraz tak, trzeba to rozpoznać. Dobra, zanim może teraz kontujemy. Teraz tak, otwórzmy tą klawiaturę. Czekajcie, tu jest, dobra. Otwieramy. Tu i tu jest jeszcze. Co jest? Czemu to? Czemu to się nie chce wziąć? No, chodź. Wracamy teraz na drugą stronę. Strasznie wygodnie jest ochrony, które wychodzą. Teraz kiedy strasznie wygodnie to się ochronek robi. Może ja chcę jeszcze trochę pokazać tego, dobra. Dobra, mam tu klawiaturkę, wręcz tutaj się na tak, w taki sposób. Może jakbyście chcieli tak zobaczyć pod tym kątem. Klawiatura się prezentuje tak. Dobra, dajcie mi minutkę, ja ją podłączę i zobaczcie, jak ona się prezentuje podłączona. Dobra, wariaty, tak wygląda już podpięta, gotowa klawiatura. Czyli właśnie taka, jaką chciałem. Mamy tutaj falę, musiałem trochę pokminić, żeby ustawić. Klawiatura jest bardzo ładna, śliczna. Naprawdę bez hitu polecam, jeżeli... No ja po prostu zakochałem się w tej klawiaturze, no nic więcej, co nie ma co mówić. Po prostu się zakochałem. Jeszcze pokażę wam taką rzecz, którą sobie zakupiłem. Na telefon, tutaj mam taki schowek mały. A tu rączkę. Kogoś wam nie pokażę, wam nie pokazać tej rączki, ale mogę wam pokazać moje pira, nie? Bo pamiętacie, że miałem wam pokazać, to jest ta największa, teraz pewnie widać. Wiem, że tam jest zielono, trochę muszę to przeczyścić. O, to jest Niteri, to jest Niteri, tam to jest rekupak. Tu są Niterki. Muszę mi za niedługo to akwarium ogólnie przeczyścić. Ale to, takiego szczegu, no, żeby chciałem wam pokazać. Dobra, to ja wam dziękuję za dzisiejszy dzień. Teraz spędziliśmy, że pojechaliśmy do Galaxii, kupiliśmy klawiaturę Sorki, że nie mogłem wam pokazać tą Galaxii, ale trochę były zadymy tam. W ogóle typek tam zajebał kilka rzeczy, ale dobra, mniejsza z tym. Dobra, jeszcze raz wam dzięki. Jeżeli się podobało, zostaw łapeczkę w górę. Drogi widzu, trzymaj się. Cześć.